To biorę się za wymianę tych tulei tylnej belki, bo tak jak mówiłem tam na grupie, ta jest dobra, ale ta z drugiej strony jest całkowicie spróchniała. Zblokowałem sobie tylne koła na klockach w obie strony i wkręciłem tu wkręty, żeby mi się klocki nie ruszyły. Tak samo jest zrobione z drugiej strony, bo jak odkręcę wózek, znaczy wózek, jak odkręcę belkę, bo jak odkręcę belkę, wyjmę śrubę z tych belek, no to tylny wózek mógłby po prostu, tylna belka mogłaby odjechać. Dlatego musiałem poblokować koła, żeby stał w miejscu. Przednie koła też zablokować, żeby się samochód nie ruszył do przodu. Tu podstawię sobie żabę i jak odkręcę z jednej i z drugiej strony, postaram się oba opuścić na tyle do dołu, żeby mógł jakoś pozbyć się tej gumy, wyciąć ją czy coś i wprasować nowe. Nie będzie łatwo. Pewnie parę lat to było, nie było ruszane. Zważywszy na to, że tu śruby są dobrze zardzewiałe. Ja je czymś tam psiukałem wcześniej, żeby namiękły, ale to takie psiukanie pewnie daje tyle, co umarłemu kadzidło. Podejrzewam, że będzie trzeba tutaj wystartować spalnikiem, ale to wyjdzie w praniu. Biorę środkę drucianą, oczyszczę sobie to delikatnie, spsiukam jeszcze czymś i patrzę, czy to będzie chciało współpracować. Ale zanim wezmę się za jakąkolwiek robotę, jest coś takiego jak niewidzialna rękawiczka. Bierzecie sobie trochę takie pasty i po prostu wcieracie dosłownie trochę, bo to naprawdę się ładnie rozciera. Zobaczcie, ja tego wziąłem. Jeszcze muszę odłożyć. Wcieracie sobie dokładnie w ręce, wszędzie, we wszystkie zakamarki. Najbardziej, wiecie, przy paznokciach. I naprawdę brud dużo lepiej schodzi z takich rąk, jak macie tą niewidzialną rękawiczką posmarowane. Trzeba pozwolić, żeby to się wchłonęło w skórę. Jak łapy są suche, oczywiście zakładam jeszcze do tego normalne rękawiczki i dopiero atakuję. Możecie kupić sobie taką niewidzialną rękawiczkę na znanym portalu, jeżeli ktoś lubi sobie przy mechanice, a nie lubicie mieć upierdzielonych dobrze łap. Rękawiczki i ogień. Nie wiem, czy to widać, ale te śruby są zeżarte. Gdzie mam palucha? Tu. Nie wiem, czy to w ogóle mi coś da, że ja tu... No ale spróbuję. Zobaczymy. Oczyścić. Kurde, okulary mi zaparowały. Dobra, teraz to spsiukam. Idę z drugiej strony, obczyszczę to samo i atakuję. No i co? Ładnie doczyszczone, do białego. Szlifiereczką z dwoma różnymi tarczami. Opierdzieliłem to. Świeci się. Świeci się. Teraz trzeba... dać trochę smarowidła. Pod światło i dlatego pewnie będzie hugowo z widocznością. No ale wiecie, o co chodzi. Kurczę, tak to jak człowiek nie ma kanału. Dobra, idę na drugą stronę i zaraz tą też, a tu nawet psiuknę z tej strony. Nawet się nie muszę przestawiać. O Jezu. O. I niech mięknie. Dać temu z 5 minut. Takie rzeczy jak robicie, wiecie, w nadwoziu czy gdziekolwiek, gdzie macie zardzewiałe śruby, to te śruby trzeba sobie przygotować. Czyli ze 4-5 dni wcześniej zacząć je psiukać po prostu. Nawet jak są, wiecie, opierdzielone. Szczotką drucianą ruszyć tylko taką ręczną i zacząć je psiukać. Codziennie po jednym razie chociaż je popsiukać. Zmięknie wam ten... zmięknie wam trochę ta rdza. No ja dopiero wczoraj za to się wziąłem, także wczoraj spsiukałem raz, dziś wyczyściłem, znowu spsiukałem i zaraz się rozwijam przewody, pnę łata i zobaczymy, czy pójdzie. Dobra, klucz nabiłem młotkiem. Najgorsze jest to, że do pneumatu nie podejdę, bo jest rura wydechowa. A nie będę, kurczę, wydechu teraz zdejmował.
żeby pneumatem podejść. Także założę zwykły klucz i zobaczymy. Kurde, taka wodna. To może nie być takie łatwe, jakby się wydawało. Źle jest nabite, kurka, nać. No i co? Teraz trzeba by to było coś zdjąć. Najgorsze w takiej robocie jest to wyciągiwanie się i włażenie z powrotem. Strasznie niewygodnie, mogłem wjechać na dwie deski, miał ciut wyżej. Ojku, matko, rety, rety, laga jest za długa, tu mi nie sięga. Dobra, idę po coś innego. Patrzcie, ruszyła się. Tylko nie wiem, czy się ruszyła cała śruba, czy nakrętka. Ale jest jakiś sukces. Nie mam jak tego, kurczę. Cała śruba idzie. Dobra, ale rusza się w tulei. To jest duży plus. Zaraz blokuję płaskim kluczem od tyłu. Ale dobrze, że się rusza w tulei. Znaczy się, że z tulei wyjdzie. Gorzej będzie stąd z drugiej strony, która jest taka popękana. No i co? I znowu trzeba wyjść. Pójść po płaski klucz i wejść. Dobra, jako że ruszyłem ją, kurczę, dwa razy kluczem zwykłym, odkręciłem, robiłem dwa obroty, z tyłu jest zblokowany, to spróbuję pneumatem. A dlatego, że mi to idzie pod kątem, zastosuję taką wachliwą przejściówkę. Widzicie, ona jest podcięta i ona powoduje to, że możecie uzyskać delikatne minięcie, że tak powiem, jakiegoś elementu. Teraz zobaczę, czy podejdzie. Podejdzie. Wyłamie się tyle. I jedziemy. Albo się zetnie śruba, w sensie tu się obrobi. Jak się obrobi, to będzie dupa blada. Albo pójdzie. To będzie nierówna walka. Już to widzę. Ale ja się nie poddaję. Dobra, będę z nią walczył. Kompresor musi dobić ciśnienia, ale wiecie, co mnie zastanawia? Ta śruba wychodzi w stronę progu. I patrząc na długość tego, i patrząc na długość, ile mam do progu, jakoś mi się nie widzi, żeby ona chciała wyjść. Kurde, ale jakoś ją włożyli przecież do jasnej, ciasnej. Wyjdzie w praniu wszystko. Ci zaraz pomogę, kurwa. Ja ci... Kurwa. Ledwo, kurde, klucz zdjąłem. Nabić go nabiłem, a później go zdjąć nie mogłem. Aż się wypala teflon ze śruby. Aj, gorąco leci. Dobra. Ojku. Człowiek nie ma się jak tu ruszyć w ogóle. O. Tu już spadł. Kurczę, kiedy ja sobie ten garaż zrobię, pobuduję, kiedy ja będę miał... Kurwa, swój garaż z kanałem. O, jak łatwo poszło, tylko nie w tą stronę.
Kupujemy drugą stronę. Od razu tam spalnikiem podchodzę, nawet nie ma co się męczyć. Ja pierdolę. Z tej strony podejrzewam, że się łatwiej odkręci, bo podejdę pneumatem bez przedłużki, bez redukcji. Także ma mocniejszą siłę uderzenia. Każda przedłużka, każda redukcja na pneumacie zabiera mu trochę siły. Oczywiście też wszystko zależy od mocy pneumata, ale o, zobaczcie, kawałek tulei wyjąłem. Po prostu jej tam nie ma. Ale podgrzeję najpierw, żeby się z tym nie bawić i dopiero jadę z pneumatem. No i tak jak mówiłem, po podgrzaniu bezproblemowo się odkręciła. Ta też się rusza. Nie wiem, czy to widać w kamerce, ale ciekawe, czy ona się rusza też w tulei, czy ona się rusza sama w sobie. Patrzcie. Chociaż jedna mi wyjdzie. Poszła. Wychodzi. To muszę umęczyć tamtą z tamtej strony. Nie wiem jak, bo tam w tej gumie nie ma jak podgrzać w ogóle. Wiecie, tej tulei, żeby to puściło. No nic, wezmę jakiś duży młot, jakiś coś i będę naparzał. Może puści. Także idę walczyć z drugiej strony z tamtą, bo ta widzę, że ładnie wychodzi palcami. Miodzio. Powiem wam, że jedną śrubę wyjąłem. Nie wygląda wcale źle. W środku jest czyściutka. O dziwo, nawet nie zardzewiała. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Tylko teraz pojawia się pytanie, jak to opuścić na dół. No ale dobra, zaraz będę walczył. Już uzyskałem taki efekt, że całą belką mogę ruszać. Patrzcie. Cała belka mi chodzi. To się wszystko rusza. Tylko nie chce mi opaść niżej, żeby mi wyszła ta guma poniżej. Chyba muszę z ręcznego spuścić, bo mi ręczny trzyma i się wtedy koła obrócą na bębnach. Znaczy na tarczach, na ośkach. Zobaczcie, co trzeba było zrobić. Muszę za hak podnieść całą dupę. Podłożyłem z obu stron klocki tutaj w takich punktach najmocniejszych. I robi się wtedy kołyska, bo ja podnoszę samochód, a ośka się zaczyna wyginać do tyłu, bo sprężyny nie cisną. Bo tak to sprężyny cisną i tamto jest podniesione. A jak podnoszę samochód, to sprężyny mają luźniej i tamto wyłazi na wierzch, że tak powiem. Tutaj to nie ma tej góry. Zobaczcie, cała zeżarta. Ale o dziwo nic nie waliło, nic nie stukało. Tylko wiecie, ja to rozbieram, bo mówię, to się wyfajtoli do końca w najmniej odpowiednim momencie. Że jak już ta blacha całkiem przerdzewieje i gumę po prostu przetnie ta blacha i dupa. I to się stanie gdzieś daleko od domu. Dlatego wyciągam to, tą tulej muszę wymienić. Nie wiem, czy tamtą ruszać, bo tamta jest w dobrym stanie. I myślałem, że jest zerwana ta wewnętrzna tuleja, ta, i dlatego mi nie chciała szpilka wyjść. Ona nie jest zerwana, tamta tuleja jest w bardzo dobrym stanie. Tylko, że to są jakieś nacinane, widzicie, i to są oryginalne Renault. Samochód z 2005 roku, oryginał Renault. Wątpię, żeby ktoś na oryginał wymienił. Ja kupiłem dwie nowe, ale to nie jest oryginał, te, które ja kupiłem. A to jeszcze macie numer GM, także... A gumy, które ja kupiłem, są pełne. Niby też dobra marka, bo to jest Lemforder, ale pełne. I widzicie też, nie ma już tyle gumy, tylko macie zrobioną dłuższą tą szpilkę wewnętrzną, tą tuleję, a już gumy mniej. A te są po całości ładne. Także nie wiem, czy wymieniać dwie i się bawić. Na razie muszę wymienić tą. To jest mój priorytet, a z drugą pomyślę. No i oczywiście za łatwo by było, jakby to tak poszło jak idzie, bo już bym sobie to że tak powiem, wygiął, wyparł o góry, bym to sobie pociągnął w dół i mam tuleję na wierzchu, ale trzymają mi przewody elastyczne od hamulcy. Są za krótkie, on już jest napięty jak baranie jaja. Dobrze zobaczyłem, bo bym go urwał, bo tu od ABS-u to ja wypnę i spokojnie mam luz. A tego nie mam możliwości wypięcia nigdzie, żeby go zluźnić. On jest przykręcony na sztywno. Ja pierdzielę. Jak nie urok, to sraczka. Żeby były ze 3 cm dłuższe. No za dobrze szło. Za dobrze szło i musiało się coś wykiełbasić. Z drugiej strony to samo. Napięte jak baranie jaja. Nie pozwolą na to, żeby się odwinęła oś. Teraz coś wymyślę. Nie wiem co. Coś muszę wymyśleć. Żeby tego nie ruszać, bo to jest skorodowane. Jak ja to ruszę,
te śruby przy przewodach hamulcowych, to raz, że mi płyn ucieknie, dwa, mam zapowietrzone hamulce, z tyłu będę musiał odpowietrzać. A nie chcę tego robić. Ale widzę, że on jest na wcisk chyba. Postaram się go uderzyć od dołu, żeby on poszedł do góry i żebym zyskał te trochę miejsca. Tak, ale z tej strony mi to nie przeszkadza. Muszę to zrobić z tamtej strony, gdzie wymieniam tuleję. Bo prawdopodobnie tą zostawię, nie będę z nią walczył. Chorągiewka, będą dwie różne. Ta ma wyjść jak się amortyzatory, bo ona ma te dziury, więc ona jakoś lepiej amortyzuje, a tamta jest pełna. Ale to jest samochód budowlany. A poza tym robię to w niedzielę i nie bardzo chcę z tym walczyć. Żeby nie urwać przewodów hamulcowych i żeby nie stać z samochodem później, wiecie, przez dwa dni, gdzie do roboty się jeździ i nie ma czasu się na podwórku zrobić. Dobra, próbuję je wybić w górę. Te przewody hamulcowe i zobaczymy, czy coś zyskam. A jak nie, no to będę musiał odkręcić, to odkręcę i tyle, i później będę odpowietrzał. No, z tamtej strony udało mi się wybić ten przewód. Wiecie, ten hamulcowy. Z tego tutaj trzymania i poszedł do góry, ale ja go tam wymieniałem i nie dałem tej blaszki. A tu jest blaszka, która jest przykręcona przez sztywny przewód hamulcowy do elastycznego i ona się tu zapiera i nie pozwala mi tak jakby wybić przewodu w górę. Z jednej strony się wygiąłem. O, teraz muszę wygiąć tą drugą stronę, która mi trzyma ją, no tak jakby w dół, i żebym zyskał ten luz, te parę centymetrów. Parę centymetrów to będzie centymetr, ale... Albo wypierdzielę, ją przetnę po prostu na pół i ją wypierdzielę. I mi cały przewód o to zagięcie wyjdzie do góry. Czyli zyskam jakieś, kurczę, dobre 5 cm. Także atakuję. Przecinak. I jedziemy. A, obróci się. No dobra, to jak ją obrócę, to ją odegnę. Tu trzeba kombinactwem się. Wiecie. O ty cholero jasna. No i dobra. I teraz wystarczy ją przeciąć. Wiecie, tu na łączeniu. I po prostu ją rozgiąć i ją wyjąć. I to mi wyjdzie do góry, jak stuknę w przewód. Przynajmniej taki jest plan i tak powinno się stać. A zobaczymy, jak wyjdzie. Nie wiem, z czego ta blaszka jest. Ale ni cholery nie idzie jej. Przecinakiem tu waliłem, to ledwo sobie ją, kurde, skaleczyłem. Stalowa pewnie, w sensie nie, że ze stali, tylko taka, wiecie, jakaś hartowana, żeby sprężynowała. Muszę tu szlifiereczką ją nadciąć, bo inaczej dupa z mojego planu. I takim kombinerkami wachlowałem w jedną, drugą stronę i ni cholery nie idzie. W którą stronę te iskry będą szły? W tą, czyli w japę akurat. I muszę ją tu... O! Tu ją jakoś muszę delikatnie bzyknąć. Ja bym sobie, kurwa, czegoś nie przeciął potrzebnego. Zostało jej trochę, powinna się udrzeć, albo na tę z drugiej strony, co ja się będę siłował, tylko ładnie mi się udało z jednej, to uda się i z drugiej. Ja pierdzielę, ale to się człowiek musi namęczyć. Jest sukces. Teraz tylko, o, chyba już większość wie, o co mi chodziło, nie? I mam ten luz, zobaczcie. Widzicie? Teraz mogę wyciągnąć bez problemu. Tuleję jej nabić drugą.
Tam też tego trochę luzu uzyskałem. Może nie urwie się tamten przewód hamulcowy. Tam trochę mniej tego luzu jest. Ale dobra, walczę teraz z tuleją, żeby jej się pozbyć stąd. To chyba nie powinno być trudne, bo jak się pozbędę wszystkich tych biodegradowalnych elementów, to ona sama wypadnie. Dobra, ułamuję to wszystko. Zostanie mi tutaj tylko, wiecie, to, co trzyma się tutaj w kołnierzu. Ale to już podejrzewam, że duży młotek i bezproblemowo pójdzie. Także obłamuję wszystkie te kawałki. Biodegradowalny samochód, kurwa. Ekologiczny dla środowiska. I co, sukces. Musiałem trochę pociąć, rozerwać. Oczywiście multitool w pożyczeniu, więc ciąłem szlifierką, a jak się nie szlifierką gumę, to wiedzą ci, co cieli szlifierką gumę. O kurka wodna. Dobra, obczyścić tylko otwór z tych pozostałości tulei i jakoś wprasować nową. Jeszcze nie mam pomysłu jak. Mówiłem, że można wziąć śrubę i wciągnąć, tylko nie mam takiej średnicy tulei, żeby ją wciągnąć, bo śrubę to by ze szpilki zrobił, ale muszę mieć taką średnicę tulei, żeby ją móc przepchnąć. Coś zaraz wymyślę. Ciskam powolutku nową tuleję. Tam w miarę wyskrobałem rdzę w tym wsiodle, gdzie wchodzi tuleja, bo tam była korozja po obu stronach. Tyle, ile mogłem. Wyskrobałem śrubokrętami, przycinakami, szczotkami drucianymi. Potraktowałem to tam neutralizatorem rdzy. Tam nie będzie widać, bo tam jest czarno. O, nawet się świeci. Neutralizatorem rdzy. To potraktowałem tam wszystko u góry. Widzicie? Dupa, widzicie? Coś tam widzicie? Neutralizatorem rdzy, a później takim środkiem do konserwacji podwozi od Bola. To jest taka guma, wiecie, w sprayu. Bardzo, bardzo fajne to jest, bo neutralizator rdzy sobie tam będzie radził z tą rdzą, która została. A to stworzy taką gumę dookoła, która nie pozwoli się dostawać tam dalej wilgoci. No wiecie, takie przykrywanie gówna tekturą, ale o jakiś rok, półtora może przedłuży mu się żywotność, że to nie przegnije. Jeszcze z zewnątrz wyczyszczę tu, gdzie idzie śruba. Czyli z tej strony. Teraz nie ma śruby i z tej strony wyczyszczę. I też pierdyknę tym neutralizatorem rdzy i później tym środkiem do konserwacji podwozi. I myślę, że te miejsce naprawdę tam wytrzyma troszkę dłużej. Ogólnie trafiki są dobre, bo one są ocynkowane. One tak nie rdzewieją. Zobaczcie, tutaj nie ma tej... Widzicie, to się zerwało. Ta taka guma, która odpowiada za odbijanie kamieni i to nie rdzewieje. Wiadomo, że z czasem ten ocynk też wam zejdzie i korozja go dopadnie, ale strasznie długo się opiera, że tak powiem, korozji. A jak ja tą tuleję nabijam? Ano metodą prób i błędów. Duża żabka. Będziecie mieli wszystko poprześwietlane, bo kurczę, wiecie, pod samochodem ciemno, a na zewnątrz słońce. Ale i powoli, nabujanego. Dół troszeczkę, opa, i góra troszeczkę, opa, i dół troszeczkę, i góra troszeczkę. I tak w ten sposób powolutku ją naciskam. Zobaczcie, że ona przełazi, bo ona już tutaj zaczyna wychodzić jej kołnierz. Także powolutku ją przecisnę, żeby było porówno z obu stron. I składam to do kupy. Jeszcze tam muszę wyczyścić, z tamtej strony też opuścić to niżej, ale to jak to podniosę... A, tam nie opuszczę, bo mi przewód nie pozwala. Ale jakoś tam zajrzę, zobaczę. Postaram się tam też wyczyścić i czymś tam psiknąć, żeby to troszkę było. A co ja się, kurczę, będę męczył z tym wciskaniem. Na szybkości wymyśliłem sobie ściągać, wciskacz, czy zwał jak zwał. Zobaczcie, coś z pozostałości z innego kombinowania, z innego projektu. Została mi taka mówka z wężka. Mam dwie takie blachy kątowe. To też zostało z jakiejś tam inwestycji. Zrobiłem dwie dziury z tego. I teraz od tej strony zakładam, żeby miała się gdzie tuleja wciągać. Tyłem daję ten kątownik i przez to daję zakontrowaną szpilkę. Se tak pomyślałem na szybkości. Przecież jest z czego zrobić. Przekładamy. Teraz z tej strony zapieram
tak, żeby mi minęło, wiecie, ten wystający dzyndzel. I tu podkładka z nakrętką. Proszę. Powinno tak wciągać gumę, jak nie powiem co, kto czym. Zaraz zobaczymy, czy ten mój plan się powiedzie. Ale myślę, że skoro byłem w stanie ją ręcznie wciskać, to będę w stanie ją w ten sposób też wcisnąć bez problemu. Oczywiście nie będę się męczył ręką. Obraca mi się. I idzie. Tylko kompresor ma za mało mocy. Tu pewnie się troszeczkę ta tuleja, że tak powiem, pocharata, ale to nie ma wpływu, bo to nigdzie nie dotyka. Bo wystają jej te, wiecie, te mocowania, które są odpowiedzialne za dystans pomiędzy tymi dwoma blachami, które tu schodzą. Więc ten rant absolutnie mnie nie interesuje. I wciąga się. Także nabije mi kompresor towaru i zaraz atakuje to dalej. I jedna strona zrobiona i można składać. Mógłbym się z tą drugą stroną pobawić, ale chodzi o to, że tamta guma z tamtej strony, oryginał, nawet tą blachę zewnętrzną ma grubszą, bo widzę ile tu jest grubości, a widzę ile tam jest i ona jest naprawdę w bardzo dobrym stanie i nie jest nigdzie zerwana, ani tuleja wewnętrzna, ani tuleja zewnętrzna, także nie będę tego ruszał, nie będę sobie roboty robił. Wymieniam jedną, drugą położę, niech leży, może kiedyś będzie trzeba wymienić, jak nie będzie trzeba wymienić, to niech leży, no, odsprzedam może za pół ceny. Albo zapytam się, czy w sklepie jeszcze mógłbym oddać, chociaż pewnie już nie, bo to leży już u mnie za 2 tygodnie i czeka na swoją kolej. Ojeju, trzymaj klucz. Idzie jak masełko. Szpilka będzie do wyrzucenia, bo już jest gwint przeciągnięty. Wiecie, gwint się wywija do tyłu, dlatego lepiej by było takie ściągacze, jak się na szybko robi, mieć te nakrętki pogrubiane, te mówki tak zwane. Ta mówka jest jak, nie wiem, jak 3 nakrętki ze sobą by zespawane były. Wiecie na pewno, o co mi chodzi. I wtedy większą płaszczyzną i więcej nitek naraz ciągnie. Bo taka nakrętka, no to raz, że w nakrętce będzie przeciągnięty gwint, dwa, na szpilce będzie przeciągnięty gwint, ale to wiecie, pal 6 do wyrzucenia. Ważne, że wciągnę raz, dwa szpilkę, ani się nie będę pierdzielił tymi cęgami. No i idzie, co tu dalej nagrywać. Mały kompresorek mam, bo tylko 50 litrów ma tego zbiorniczka i tak wiecie. A pneumat jednak potrzebuje tego powietrza. To jest moment, kilka pierdnięć pneumatem i już tego powietrza nie ma. Ładna mi niedziela na odpoczynku, nie? Ale chociaż słoneczko jest. Człowiek leży na trawie, ma kontakt z naturą. Strzeliłem babole za pierwszym razem, bo zrobiłem porówno z obu stron. A nie może być porówno z obu stron, tylko musi więcej wystawiać na zewnątrz, a mniej do wewnątrz. Bo jest... gdzie ja to mam? Jest różnica tutaj tego uskoku, który widać, ten kołnierz. Czyli 5 mm musi wystawać więcej do zewnątrz niż do wewnątrz, od blachy. Tak zmierzyłem z tamtej strony. Czyli dałem ciała, musiałem ją cofać z powrotem. Ale powiem wam, że w tamtą stronę weszła miękko, ale żeby ją wrócić, to już trzeba było się namęczyć. No i co, wygląda jak nówka. Stop, korozja zrobiona, mastyka zrobiona, ta czarna od podwozi, ileś tam wytrzyma. Oj, to samo z drugiej strony. Ale nie będzie widać. O, widzicie? Też jest zrobione. Teraz tylko naciągnąć oś i wsadzić szpilki na smar grafitowy. Dlaczego na smar grafitowy wkładam szpilki? Bo smar grafitowy wam wypiera wodę. Mimo iż to tyle lat wytrzymało bez smaru. Ale teraz te szpilki włożę na smar grafitowy. Ciekawi mnie, ile z tego filmu będzie widać pod tym samochodem, tej kamerce, czy ona tak będzie zbierała. Teraz patrzcie, jaką pozycję. Jedną nogę mam tu wyprostowaną, żeby
oś wypchnąć, drugą nogę mam gdzieś tam, ja siedzę gdzieś pod tułnikiem i muszę naciągnąć tak, żeby mi się tu dziura pokazała i wepchnąć szpilkę od drugiej strony. Także dobrze, że człowiek jest kurka wysportowany, tylko nie bardzo mam jak się tu odwinąć. A druga sprawa, że na ślepo próbuję tam wsadzić szpilkę. Kurwa. Druga osoba to by był skarb. Nie no, muszę się wywlec. Ułożyć szpilkę w początkową dziurkę. O. Dopiero wrócić. Noga. Pchamy. I tu do góry. Człowieku. Coś idzie. Główką do przodu. Jest. Pakuję tutaj teraz towar. W sensie jak zakręcę nakrętkę, to gdybym miał tu ja zaglądać kiedyś, zawsze na gwint pakuję dużo smaru. Ten gwint, że tak powiem, opapram cały smarem. On tu jest za blachą. Taką, wiecie, patrzcie. Jak jadąc autem do przodu, to macie tu blachę taką oporową i ona osłania poniekąd tą szpilkę przed wodą. Czyli jak ją całą opierdzielę w smarze, to ktoś kiedyś po mnie, gdyby tu zaglądał znowu, będzie miał ułatwioną sprawę. A ja to zawsze tak robię, że cała nakrętka i cała szpilka jest, która wystaje poza nakrętkę, upierdzielona w smarze. A jak zrobić, jak nie macie nowych nakrętek? Wyjdę na dwór, bo nie będzie widać. Ja wam pokażę, jak ja to robię. To z racji tego, że jest niedziela, tak? Bo jakby nie było niedzieli, to bym sobie kupił. Zaraz włączę monitorek, żebym widział, co wam pokazuję. Przecinakiem robię takie cztery. Widzicie? Cztery razy uderzyłem na nakrętkę przecinakiem. Tu, tu i po przekątnej to samo. Tu i tu. Po to uderzyłem przecinakiem, że jak ja ją zakręcę, to te zadziory poniekąd zrobią kontrę. To jest nakrętka teflonowa. Ona powinna mieć tu teflon w takim wyżłobieniu. Ale nie mam nowych takich nakrętek. Mógłbym dać zwykłą nakrętkę, dwunastkę, ale to jest całkiem inny stop stali. Te nakrętki, wiecie, od podwozia, od konstrukcyjne, czyli od samochodu. Zobaczcie, po tylu latach to się odkręciło. Tu leje prawdopodobnie nowe, GM, z marką Renault. I to się odkręciło i to wygląda wszystko ładnie. I ten gwint poszedł. Dobrze go szczotą przeszorowałem, no ale... Także zakręcam ją z powrotem. Tu są te cztery dziugnięcia i myślę, że to się ładnie zaciśnie. I mam po robocie, panowie i panie. Jedną stronę zakręcam, drugą stronę zakręcam i jest zrobione. I jeszcze wam o tej stronie pokażę też. O, mastyką opierdzielone. Jeszcze raz psiuknę na tą nakrętkę. Mastyką na tą śrubę i nakrętkę z tamtej strony. Jak nawet najpierw obsmaruję smarem od tamtej strony wystającą szpilkę poza nakrętkę, czyli jak ona będzie obsmarowana smarem, dopiero na to położę mastykę. Ktoś powie, że bez sensu. Spróbujcie, a się przekonacie, że nawet jak po dwóch latach by się tam zajrzeli i wytrzecie ten smar z tą mastyką, to odkręcicie to dosłownie po odpuszczeniu palcami. Dobra, biorę się i robię sobie wolną niedzielę. Nawet nie wiem, która godzina jest. Koło 16 chyba zacząłem. Koło 10. Ale tak to jest, jak człowiek wszystko chce sam robić. Inni by wstawili do mechanika i by było ok. Ale ja nie, ja wszystko siam. Także, kto mnie oglądał, kto dotarł do końca tego dziwnego filmu, bo nawet nie wiem, ile z tego filmu widać, ile kamerka zebrała pod podwoziem, zostaw łapę, zostaw suba i będziesz na bieżąco z moimi pomysłami. A kroi się coś nowego. Starcie. Myślę, że na tych starych śrubach spokojnie pojeździ i nic się nie powinno kurde dziać. I zobaczcie, tak jak tu zrobiłem. Widzicie? Całe jest smarze opierdzielone, cały gwint. Myślę, że widać.
prowizorka słaba, było na bateryjkę. I teraz to wszystko też psiuknę jeszcze raz mastyką. Tą czarną smarnie pozwoli, żeby Wam mastyka przyjęła do gwintu, a mastyka zabezpieczy poniekąd, bo zrobi taką gumę i żeby Wam, kurczę, tutaj żadna woda nie wymyła tego i tak dalej. I takie coś odkręcicie nawet po 10 latach bez problemu, bo Wam nie zajdzie tam wodą ani niczym. Także psiukam mastyką i finito. I idę do domu, bo mam dość dzisiaj leżenia i wyłażenia spod tego samochodu non-stop. A te deski, na które najeżdżam, to są trepy do moich schodów na poddasze, które robiłem 10 lat temu. 10 lat temu zamówiłem sobie, to jest sklejone z takich, wiecie, z takich cienkich kawałków. Tu jest dosłownie 4, nawet widać. Jeden, drugi, trzeci i mniejszy czwarty. I to jest klejone, ja to sam kleiłem. Drewno zamówiłem u nas na składzie. Sam je kleiłem, ściskałem. Szlifowałem, malowałem i te trepy, które go widzicie tu, na których samochód stoi i z drugiej strony, one przez 10 lat, możecie mi wierzyć lub nie, stoją na dworzu, na deszczu. Ja je pomalowałem czymś tam, bo zobaczcie, nawet z tej strony jest niepomalowane, nic mu się nie dzieje. Ja je pomalowałem czymś tam, już nie pamiętam nawet czym. 10 lat temu, jak schody składałem, po prostu zostało mi chyba 3 trepy więcej, czy 4. Bo jakoś źle zamówiłem tych listewek, pokleiłem i tyle mi zostało. I to stoi, co prawda nie stoi tak, nie leży tak na ziemi jak tutaj, że pod chmurką, tylko stoi oparte zawsze o ścianę, ale jest narażone na warunki atmosferyczne, czyli deszcz, słońce, wiatr, zima. Ja tego nie sprzątam, cały czas stoi w tym samym miejscu. Jak potrzebuję, to biorę, podkładam pod koło i wjeżdżam. I zobaczcie, że to nie pęka. A klejone było klejem Wicol. Także jest moc. Ja nieraz je układam nawet pod, wiecie, pod jakimś kątem, żeby sobie najechać, żeby wzwyżkę zrobić. Chociaż mam te podesty, które zrobiłem. Nie podesty, tylko najazdy. I tyle lat, że to nie spuchło. I drewno dobre, i czymś to tam zasmarowałem, posmarowałem, że to nie gnije, ale i z tej strony nie gnije. I że nie popęka pod ciężarem samochodu, to jest ewenement naprawdę. Dobrze sklejone. Bez żadnych kołków, bez niczego, tylko po prostu Wicolem każda płaszczyzna posmarowana, ściskami ściśnięte. I tyle lat. I służą. I pewnie jeszcze będą służyć, zanim się rozpadną, zanim spróchnieją. A zobaczcie, jak wyglądają moje ręce po skończonej pracy. Jakbym nic nie robił. Tu czubki trochę brudne. No tu, gdzie jest guma, ręce są czyściusieńkie. Od zewnątrz wiadomo, gdzie jest materiał. Trochę się upierdzieliłem. Ale zapewniam Was, że normalnie woda i troszeczkę mydełka jakiegokolwiek. I ręce macie czyściutkie. Ta rękawiczka, niewidzialna rękawiczka, naprawdę daje radę. Jeżeli założycie tą rękawiczkę niewidzialną i założycie sobie rękawiczki zwykłe, macie pewność, że ręce będziecie mieli czyste. I koło paznokci, czego ja nigdy nie lubię, to jak ten brud właśnie, nienawidzę, chociaż mechanikiem byłem przez 10 lat. I tu wszystko jest czyściutkie. Tylko normalnie mówię, trochę płynu wodą i macie ręce gotowe do innych rzeczy. No gdzie lecisz?